Witamy Was serdecznie. Chciałem przedstawić moją małżonkę Dorotę. Ja mam na imię Eugeniusz. Jesteśmy rodzicami szóstki naszych dzieci, ale nasze dzieci łącznie mają już szóstkę naszych wnucząt. Przepraszam, jeśli to świadectwo będzie takie dziwne, chaotyczne. Ostatni raz swoje świadectwo składałem, jak miałem 19 lat i byłem na pierwszym stopniu oazy, więc prawie 40 lat temu. Ale kiedy wszedłem do tego kościoła i zobaczyłem ogromny krzyż, czyli tego naszego największego, najlepszego Pana i po jego jednej stronie naszą śląską królową Jadwigę, a po drugiej papieża Jana Pawła II, który jest patronem naszej fundacji, którą żeśmy założyli, no to myślę, że będziemy mogli to, co mamy przekazać, jakoś z Bożą pomocą Wam przekazać. Żono, czy masz coś do powiedzenia? Ja może powiem, jak przyjęłam to powołanie na drogę służenia w fundacji. Przede wszystkim zawsze czułam się powołana do życia w rodzinie, do bycia żoną, matką i z wielką nadzieją zawsze patrzyłam na to, że kiedyś zostanę babcią. I tak też się stało. Chcę Wam powiedzieć, że ci, którzy mają rodziny, wiedzą, że to życie w rodzinie jest piękne, ale też czasami też jest doświadczaniem różnych chwil trudnych w życiu rodziny. I w wychowywaniu naszych dzieci też były takie chwile trudne. I w tych momentach, kiedy czułam straszną swoją niemoc jako mama, zawsze uprzedzała mnie łaska Boża we wszystkim. Na modlitwie wieczornej, kiedy dzieci już spały, wraz z mężem klękaliśmy do modlitwy, wyciągaliśmy ręce i powierzaliśmy te wszystkie nasze trudy, doświadczenia, ich wychowanie, ich przyszłe życie, przyszłych współmałżonków, ich wybory, decyzje, z takim ludzkim lękiem. I zawsze odczuwałam niesamowity Boży pokój, że wszystko zawierzone jest Panu Bogu i mogę być spokojna. I już wtedy towarzyszyły mi takie słowa, które są jak gdyby przewodnimi słowami w moim życiu. Nie lękaj się, wierz tylko. I kiedy przychodziły trudne chwile, czy też rodzinne, czy też w pracy zawodowej męża, wtedy tymi słowami się modliłam. Nie lękaj się, wierz tylko. I te słowa właśnie pomogły mi również w podjęciu decyzji, w powołaniu, w służbie we Fundacji Rodzin Polskich u nas w Świętochłowicach. Kochanie, to było tak. Byliśmy w domowym kościele praktycznie jak nasze dzieci się urodziły. Najstarszy syn miał 1,5 roku, środkowy syn miał wtedy 0,5 roku. Pojechaliśmy na pierwsze rekolekcje domowego kościoła. I tak później zostaliśmy przez wiele lat parą odpowiedzialną za ten domowy kościół w naszej parafii. Prawie 18 lat żeśmy służyli jako para odpowiedzialna. I tak chyba prawie 15 lat też zabieraliśmy. Ten nasz domowy kościół był trochę inaczej działający niż w parafiach ościennych. Próbowaliśmy nie tylko spotykać się, ale też organizować jakieś wspólne wyjazdy, wyjazd na narty zimą wiele razy. Nazywaliśmy to
narty z Panem Bogiem. Zawsze żeśmy jechali na narty, a robiliśmy jeszcze tam przy okazji taką formację dla wszystkich uczestników, czy jakieś świadectwa, czy jakieś konferencje naszych przyjaciół zapraszaliśmy. I tak po 15 latach takich działań w Polsce zrodził się pomysł, żeby pojechać na narty gdzieś poza granicę. I tam właśnie w styczniu 2011 roku zabraliśmy też 100 osób na te narty, plus zabraliśmy taką panią Anię z Nowego Sącza wraz z dzieciakami, żeby zrobiła dla nas wszystkich tam we Włoszech szkołę dla rodziców i wychowawców. Każdemu się to wydawało niesamowite, żeby gdzieś tam na koniec świata ciągnąć ze sobą jeszcze osoby, które by nas miały formować, ale się to udało. I tam właśnie Ania powiedziała: słuchajcie, robicie takie fajne rzeczy, a robicie to tylko dla takiego małego kręgu domowego kościoła z waszej parafii. No i opowiadała trochę, bo była w jakimś stowarzyszeniu, już nie pamiętam, jak to stowarzyszenie się nazywało, ale podzieliła się z nami tymi informacjami. No i gdzieś tam coś zostało zasiane. Jak wróciliśmy z tego wyjazdu, to zaczęło gdzieś to tam kiełkować i już w maju 2011 roku, czyli praktycznie 4 miesiące od tego wyjazdu do Włoch, fundacja powstała. Powstała Fundacja Rodzin Polskich, bo chcieliśmy zawsze pomagać rodzinom i dzieciakom imienia Jana Pawła II. To dla nas wtedy to był jeszcze imienia błogosławionego. Chcieliśmy, żeby to mocno wybrzmiało, że chcemy tymi wartościami błogosławionego, a później świętego, bo po kilku latach musieliśmy zmienić nazwę, dzięki Bogu. I nie jesteśmy Fundacją Jana Pawła II, tylko Fundacją Rodzin Polskich imieniem świętego. To dla nas jest bardzo ważne. Niektórzy nam to zarzucają, że dzisiaj w tym świecie po co jeszcze, już wystarczy Jan Paweł II, a po co jeszcze tam święty. A my, dla nas to są wartości bardzo ważne i tymi wartościami się kierujemy i mocno czujemy jego wsparcie i jego opatrzność. Przez to, że właśnie nie wstydzimy się tego. Kochani, jak fundacja powstawała 10 lat temu, to tak jak powiedziałem przed chwilką, było to, głównym naszym zadaniem było chęć pomocy rodzinom, których panowały różnego rodzaju problemy. Pierwszą rzeczą, która w fundacji powstała, to była modlitwa za rodziny w kryzysie. Zorganizowaliśmy wtedy taką akcję przez znajomych. Do nas ludzie pisali, że chcą się pomodlić za swoją rodzinę i myśmy to zrobili na takiej zasadzie, że rodzina A modliła się za rodzinę C, rodzina B za D, żeśmy tak robili, że nikt nie znał, kto za kogo, dostawał imiona tylko kolejnej rodziny, za którą się modli. Cały rok taka modlitewna akcja trwała. No i dzieciaki, to było dla nas ważne, żeby i dzieciaki z rodzin trudnych, z rodzin, gdzie nie ma też środków do życia. 10 lat temu jeszcze nie było 500+, więc dzieciaki niektóre, tak jak nasze, pracowałem zawodowo sam, miałem firmę, Dorota zajmowała się dzieciakami w domu, więc z szóstką dzieci, wiecie, jaki to jest wysiłek. Nasze dzieci nie korzystały za bardzo z różnego rodzaju wyjazdów szkolnych, nas na to za bardzo nie było stać. Więc chcieliśmy, jak jeszcze nasze dzieci były małe, wtedy chcieliśmy coś stworzyć, żeby one mogły się też rozwijać, ale nam nie było to dane. Dopiero jak dzieci wyszły prawie wszystkie z domu, prawie, wtedy dopiero powstała fundacja. Chcieliśmy służyć innym, tym, czym mogliśmy najlepiej. Mieliśmy różnego rodzaju zdolności, którymi Pan Bóg nas obdarzył. Żona działa w pracowni ceramicznej fundacji. W fundacji powstały pracownie różne, od fotograficznej, filmowej, ceramicznej, pracowni robotyki, pracowni florystyki, witraży.
te niektóre rzeczy są tam na końcu, na stoliku, można skorzystać z tego, jeśli by wam się coś spodobało. Za dobrowolną ofiarę, taką cegiełkę na rzecz naszej fundacji, żebyśmy mogli jeszcze lepiej i mocniej się rozwijać. I tak to było na początku. To było główne jakby założenie nas, żebyśmy pomagali rodzinom w rozwiązywaniu ich problemów i dzieciakom, aby mogły się twórczo rozwijać. Po 10 latach dziś fundacja działa trochę szerzej. Działamy i z niepełnosprawnymi, działamy z seniorami. Tworzymy również, działamy w takim projekcie opieki wytchnieniowej. Opiekujemy się prawie 50 osobami w domach niepełnosprawnymi, niesamodzielnymi, którzy czasami przez kilka dni nie mają nawet co jeść, jeśli tej opieki od nas nie doświadczyli. No bo nie mają rodzin, albo rodzina jest gdzieś daleko poza granicami, albo są już samotni i tej opieki nie mają, leżący są w łóżkach. No i tak próbujemy działać. Ja myślę, że musisz powiedzieć o tym, jak wszechmocny jest nasz Pan Bóg, bo fundacja praktycznie powstała z niczego. I właśnie tego ja się osobiście najbardziej lękałam. Jak można coś tak wielkiego powołać do życia? Tak, tak jak Dorota mówi. Założyliśmy fundację. Mieliśmy na początku 1000 złotych, żeby móc w ogóle taką organizację powołać. I z tym 1000 złotych zaczęliśmy działać. Niektórzy się śmiali, niektórzy stukali po głowie, co my chcemy, co my z tym chcemy stworzyć. Dziś fundacja, jak ktokolwiek do nas przychodzi, to mówi, że to jest jedna z fajniejszych, wyposażonych organizacji na pewno w Świętochłowicach, jak nie na Śląsku. Mamy różnego rodzaju sprzęty i tak dalej, sprzęty pozwalające na te prowadzenie tych zajęć, piece do wypalania szkła, ceramiki, fotograficzne zaplecze ogromne. To wszystko służy tym, którzy tego naprawdę potrzebują. To Pan Bóg, bo to nie my. Udawało się do tej pory zdobywać różnego rodzaju granty, dofinansowania i to wszystko po to, aby móc jak najlepiej, jak najsprawniej i dobrze służyć tym, którzy od nas tej pomocy oczekują. Rok temu na budynku obok fundacji pojawił się wielki baner na takim familoku po śląsku. To są takie nie wiem, czy ktoś zna to, co to znaczy familok. Taka kamienica kilkurodzinna. Śląsk jest wypełniony takimi kamienicami. Ta kamienica od 6 lat bodajże stoi pusta, całkowicie zrujnowana. I na tym budynku pojawił się napis, taki baner, że miasto chce ten budynek sprzedać. Ja nawet o tym nie wiedziałem, ale w fundacji pracuje wiele osób wśród nas niepełnosprawnych i mamy takiego Arka, osobę głuchoniemą, która jest takim, powiedzmy, gospodarzem. Tego go uczę, bo jak przyszedł do fundacji 5 lat temu, to nie potrafił nawet posługiwać się zwykłymi narzędziami. Dziś potrafi pracować elektronarzędziami, Przez te kilka lat spróbowałem przekazać mu swoją wiedzę, żeby mógł zadbać o to, co wkoło się dzieje. No i przyszedł do mnie i pokazuje mi, że coś tam na budynku się dzieje. Poszedłem zobaczyć i pisze, że budynek na sprzedaż. Bałem się trochę tego, ale jakoś poczułem, że mam spróbować coś z tym zrobić. Nam brakuje miejsc na to, żebyśmy mogli działać jeszcze szerzej. Mamy na dzisiaj około 200 metrów kwadratowych, które wykorzystujemy w różny sposób, z przesuwnymi ścianami, że jak potrzeba większe pomieszczenie, to mamy nawet scenę teatralną, mamy scenę do
do różnego rodzaju koncertów, a jak potrzeba, to jest to pracownia, a jak nie, to kino. Więc w zależności od potrzeb jesteśmy w stanie te nasze 200 metrów kwadratowych zagospodarowywać tak, jak jest aktualnie potrzebne. No ale to jest wszystko za mało. Ten rok też naszych działań związanych z opieką wytchnieniową, z asystenturą dla tych osób niepełnosprawnych gdzieś otwarł nasze serca jeszcze na te potrzeby. No i jakby, tak jak powiedziałem, poczułem potrzebę, żeby coś z tym zrobić. Poszedłem do prezydenta miasta. Prezydent naszego miasta powiedział, że jak znajdę firmy, które pomogą w uniesieniu ciężaru tego remontu, to przekażę nam ten budynek za złotówkę. Cały zeszły rok pandemiczny jeździłem po całej Polsce, byliśmy tu również w Rzeszowie i tu również są ludzie, którzy chcą się w to włączyć. No i poszedłem z tym do prezydenta w grudniu zeszłego roku. Oczywiście prezydent się z tego wycofał, powiedział, że absolutnie nie, to pójdzie na sprzedaż. No i tak też się stało. W maju tego roku była licytacja tego domu. Myśmy liczyli na to, że to będzie sprzedane za te 200 tysięcy, za która była cena wywoławcza, że się tam nikt już więcej o to nie będzie, w tym nie będzie chciał uczestniczyć. Nasi seniorzy, którymi się opiekujemy, powiedzieli mi w kwietniu, że oni się zrzucą po 1000 zł, żeby nam się to udało. No i tak wśród tych naszych podopiecznych nazbierało się prawie 70 tysięcy złotych. Brakowało jeszcze stu kilkudziesięciu do tej ceny 200, ale wśród przyjaciół, znajomych, rodziny już się zbliżało prawie pod tą kwotę. Zrobiliśmy akcję na internecie. Słuchajcie, ta cena wywoławcza była prawie podwojona, więc trochę się załamałem. Prawie 379 tysięcy za ten budynek trzeba było zapłacić. 3 dni temu sobie uświadomiłem, że dzięki Panu Bogu tak się stało, bo my byśmy nazbierali na te 200 tysięcy, tak jak powiedziałem, wśród tych naszych najbliższych znajomych i zostalibyśmy z kamienicą, i zostalibyśmy z tym wszystkim sami. A Pan Bóg miał inne plany. Zrobiliśmy ogromną akcję internetową. Może ktoś z Was słyszał o domu, który stawia na nogi. W wielu miejscach się ukazuje. Wczoraj byliśmy nawet w ogólnopolskich wiadomościach o godzinie 15, wprawdzie nie o 19, szkoda. Więc gdzieś o domu, który stawia na nogi, już słyszy cała Polska. Wielu przyjaciół żeśmy poznali dzięki tej akcji. Podjęliśmy również wielkie wezwanie, taką nowennę, bo oczywiście było bardzo trudno. Słuchajcie, mieliśmy czas do września, żeby za ten budynek zapłacić te 379 tysięcy i we wrześniu nie nazbieraliśmy. Więc zadzwoniłem na tydzień przed tym terminem właściwym, że my chyba musimy się wycofać, że przepadnie wadium, a w urzędzie chyba tylko znam dwie osoby. Znaczy znałem jedną, która była nam przychylna i druga, która odebrała ten telefon i mówiła, niech się pan nie martwi, napiszcie pismo, ja załatwię, żebyście mieli czas do końca listopada, do 10 listopada. No i tak się stało. Przepraszam, źle mówię, do końca listopada, ale ta akcja również nam szła trudno bardzo. I 11 listopada podjęliśmy całą fundacją, nasi przyjaciele, znajomi, taki szturm do nieba, do Trójcy Przenajświętszej za przyczyną ojca Wenantego Katarzyńca. Podjęliśmy taką nowennę modlitewną i 11 o 22, tak żeśmy zaczęli tą nowennę, a 12 rano już, zaraz jak przyszedłem do pracy, na koncie było 170 tysięcy złotych, a koło godziny 15 jeszcze brakujące 50 tysięcy również się znalazło.
Także praktycznie jeden dzień Panu Bogu było potrzebne. Myśmy akcję robili pół roku iśmy nie potrafili. Pan Bóg potrzebował paru chwil i się to znalazło. Ale to nie wszystko, kochani. Wpłaciliśmy to 7 grudnia, żeśmy się stali właścicielami budynku. Byłem na rekolekcjach dla szafarzy, bo jestem szafarzem. I mówię, a zadzwoniłem do Kalwarii Pacławskiej, tam ojcom przekazałem to, prosili o to, aby napisać świadectwo, więc jedyny czas, który miałem na to świadectwo, to było właśnie na tych rekolekcjach wieczorem. Wziąłem laptopa, napisałem zaraz w pierwszym dniu świadectwo o tym, jak Pan Bóg potrzebował praktycznie paru minut, bo wiadomo, że banki 11 nie były czynne, a 12 rano już pieniądze były na koncie. Więc napisałem to świadectwo o tym wydarzeniu i następnego dnia dzwoni nieznana osoba, nieznany numer i pani mówi, że z mężem podjęli decyzję, że chcą wpłacić nam znaczną kwotę pieniędzy. Wpłacili tą kwotę w Sylwestra, wpłacili nam 200 tysięcy złotych i powiedzieli, że jeszcze w wielu sprawach mogą nam pomóc. Jeszcze zapytali, co fundacja robi, jak działa. Mówię, że opiekujemy się 50 seniorami, a nie wygraliśmy w tym roku grantu i ci seniorzy niepełnosprawni, niesamodzielne osoby, bo to często są też młodsze, nie tylko seniorzy, ale niepełnosprawni, niesamodzielni, zostaną bez opieki. No, na tyle, na ile możemy, to nasze dziewczyny powiedziały, że podejmą wolontariat. No i oni jeszcze nam dołożyli praktycznie tyle, żebyśmy mogli przez 3 najbliższe miesiące dla tych seniorów zapewnić opiekę. My będziemy się starać skądś zdobyć takie dofinansowanie. No i tak Pan Bóg działa, tak nas posyła, tak próbujemy służyć najlepiej, jak potrafimy. Żonoma, czy masz coś do powiedzenia? Chcę tylko powiedzieć i zapewnić was o tym, że jeżeli swoje życie zawierzycie Panu Bogu, takie jakie jest, tacy jak jesteśmy, ja znając swoje słabości, a Pan Bóg zna mnie najlepiej, ja do końca siebie nie znam i nie wiem, jak mogę się zachować do końca w różnych sytuacjach życiowych, ale kiedy przychodzi, słuchajcie, jest takie zmęczenie, już znużenie czasami. Miałam taki bardzo trudny okres takiego kryzysu, takiego wypalenia się całkowitego, kiedy trzeba było łączyć różne sprawy z fundacją, w posłudze chorym. Wtedy modlitwa to była najwspanialsza chwila mojego wytchnienia. Wtedy wychodziłam umocniona Jego łaską. I wiedziałam o tym, że jeżeli zawierzę Mu się taka, jaka jestem, z tą niemocą całą moją, że już Panie Boże, więcej ja nie mogę, tylko Twoja łaska, która mi towarzyszy, która mnie uprzedza we wszystkim, co robię, co czynię. Kiedy z lękiem podejmuję kolejne wyzwanie, bo znam się i wiem, że nie mam takich predyspozycji, że nie potrafię czasami wielu rzeczy zrobić. Ja się sama tym dziwię, sama sobie, kiedy widzę, gdzie mnie Pan Bóg prowadzi, po jakich ścieżkach, nie dowierzam. I wtedy wiem, jestem przekonana, że to dzieje się przede wszystkim i dzięki tylko Jego łasce, która jest zawsze wyprzedza mnie we wszystkim i umacnia. Dlatego to chcę wam powiedzieć, ja osobiście, o mojej relacji z Panem Bogiem, o tym, komu się zawierzam, komu powierzam siebie, swoją zwykłą codzienność. Jeżeli pozwolimy Mu stawać się narzędziem w Jego ręku,
to On już podziała dalej. Nie musimy się lękać, bać. Na pewno lęk taki ludzki zawsze będzie. Ale najważniejsze jest to, żeby ten lęk nie przysłonił nam działającego Boga. Żeby ten lęk nie był większy od samego Pana Boga, bo to On nas prowadzi, to On nas umacnia, to On jest tym, który nas stworzył i powołał do drogi, którą nam wyznacza. Chciałem jeszcze dosłownie dwa zdania. Nasz dzień rozpoczynamy wspólną modlitwą, rozważaniem Pisma Świętego, a potem o godzinie 8 naszą pracę rozpoczynamy Eucharystią. Po Eucharystii idziemy do fundacji, do wieczora praktycznie próbujemy służyć innym. I chwała Panu. Chwała Panu.